studiu Pulsu Biznesu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach jest Robert Gwiazdowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rząd przedstawił szczegóły daniny solidarnościowej, czyli tak naprawdę podatku, bo jeżeli sięgniemy do słownika języka polskiego, to okaże się szybko, że danina jest to podatek. Czy to oznacza ta dodatkowa opłata dla najlepiej zarabiających powyżej 1 000 000 złotych rocznie? Oznacza, że właśnie wprowadziliśmy trzeci próg podatkowy w Polsce powyżej 1 000 000 złotych w wysokości 36%? No, niestety dosyć precyzyjnie to nie zostało zakomunikowane, więc będziemy mogli powiedzieć, jak będziemy mieli na stole konkretny projekt ustawy. A tak naprawdę to dopiero wtedy, jak ta ustawa zostanie uchwalona, bo w prawie ważne jest to, gdzie stoi przecinek, jaka jest kolejność użytych słów, ale póki co wszystko na to wskazuje, że właśnie idziemy w tym kierunku trzeciego progu 36-procentowego podatku od dochodów powyżej 1 000 000. I to jest ruch, który jest uzasadniony w Polsce? Politycznie, populistycznie jak najbardziej. Natomiast muszę powiedzieć, że pan premier w sumie wybrnął dość sprytnie z pułapki, którą sam na siebie zastawił. Bo taki podatek w wysokości 4% dodatkowych od tych, którzy zarabiają powyżej 1 000 000, będzie niezauważalny dla tych, którzy zarabiają powyżej 1 000 000. Ale on będzie też dla budżetu niezauważalny specjalnie. Więc powstaje pytanie, po co to wszystko było? No otóż było to tylko i wyłącznie przykrywką dla afery wynagrodzeniowej w rządzie i po drugie przykrywką dla pewnej burzy, która wyniknęła z uwagi na strajk okupacyjny w Sejmie. Tak? Ale to jest działanie długofalowo bardzo niebezpieczne, bo to jest napuszczanie jednych na drugich. I gdzieś przebiega granica, poniżej której ciągle ktoś będzie schodził. No bo pan premier Morawiecki dzisiaj mówi 1 000 000, ale przyjdzie inny kandydat i powie 500 000. A przyjdzie jeszcze inny, a dlaczego tylko 500 000? No przecież większość Polaków w Polsce zarabia tylko 85. Więc idźmy w dół, bo w populizmie nie ma bariery, której nie można by było przekroczyć. Pan premier Morawiecki poszedł w populizm, no ale tak jak powiedziałem, dzisiaj wybrnął z tego w jakiś sposób sprytny. Może należałoby pomyśleć nad wprowadzeniem tej stawki podatkowej dla najbogatszych z otwartą przyłbicą. Niekoniecznie wiązać ją z przeznaczaniem tych przychodów, znaczeniem tych pieniędzy, w tym sensie, że będą one zasilały fundusz wspierający osoby niepełnosprawne, tylko po prostu no, wzorem również innych krajów w Europie zająć się tymi dochodami tak zwanymi ponadnormatywnymi. A kto ten normatywm ustala, tak? No, podatek dochodowy, gospodarczy. Podatek dochodowy jest złym podatkiem. Złym. Podatek dochodowy progresywny jest jeszcze gorszym podatkiem. W związku z powyższym podatki dochodowe generalnie należy zlikwidować. Ja przypomnę, że one mają raptem 200 lat i one nie przetrwają kolejnych 2000 lat, bo ich przez 2000 lat nie było i kiedyś znów ich nie będzie. O wiele lepszym podatkiem ekonomicznie niż progresywny podatek od dochodów osobistych jest podatek od konsumpcji, który jest o wiele mniej zauważalny. A poza tym można go uniknąć, powstrzymując się od konsumpcji. Ale powstrzymywanie się od konsumpcji tworzy nadwyżkę, tworzy oszczędności, które to oszczędności trafiają do gospodarki. Więc to jest przyszłość systemów podatkowych kiedyś tam. Podatek dochodowy jest podatkiem populistycznym, manipulacyjnym, który służy nasyłaniu jednych na drugich. A skutki ekonomiczne są mizerne. No bo na przykład w przypadku osób fizycznych, tak?
Do budżetu trafia tam 40 kilka miliardów z tego podatku. Do samorządów trafia jeszcze trochę, więc w sumie jest tego ponad 70 miliardów. No ale to są głównie podatki od ludzi, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenia, którzy pracują, czyli podatki od pracy oraz od emerytur. Za 2017 nie mamy danych, w 2016 roku zapłaciliśmy w sumie prawie 800 miliardów podatku dochodowego, ale ponad 63% zapłacili ci, którzy pracują, około 25% zapłacili ci, którzy pobierają emerytury i inne świadczenia. To w ogóle jest absurd, bo żeby ktoś zapłacił podatek dochodowy od emerytury, to ktoś inny musi zapłacić podatek, żeby ten ktoś dostał tę emeryturę. Oczywiście nie wszyscy o tym wiedzą, bo niektórym się wydaje, że emerytura jest ze składek, które płaciliśmy, jak pracowaliśmy, a to nieprawda. Emerytura jest z tych składek, które płacą ci, którzy dzisiaj pracują. Wchodzimy na grunt rozważań już czysto teoretycznych na temat jakiejś głębszej przebudowy systemu podatkowego w Polsce. Tymczasem te wydarzenia z podatkiem tym solidarnościowym dzieją się tu i teraz. Jak pan przewiduje, ten podatek zostanie, czy będzie modyfikowany, gdyby miał pan się pokusić o taką prognozę ekspercką? Pewnie zostanie, dlatego że to jest akcja polityczna i ona zostanie przeprowadzona. Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma frustracji, tak jak powiedziałem. Ci, którzy zarabiają powyżej tego miliona, no w dużym stopniu prezesi spółek Skarbu Państwa, to niech nawet zapłacą ten wyższy podatek, bo przecież te wynagrodzenia, które pobierają, to i tak nie są wynagrodzenia rynkowe. Oni na tyle nie zasługują, więc mogą zapłacić. Innych to specjalnie nie dotknie. Jeszcze inni sobie to zoptymalizują. Dziękuję bardzo. Robert Gwiazdowski, Centrum imienia Adama Smitha, był gościem Pulsu Biznesu na EKG w Katowicach. Dziękuję bardzo.